Kiedy ostatni raz mnie włosy? Wesprzyj, biedaka! Gdzie się pchasz, przybłędo? Najpierw Glade pokaż. Glade? Jaki Glade? Taki, co poświadcza, żeś nie czarodziej. Bez niego nie można ani wejść do Nowigradu, ani go opuścić. Nie mam takiego Glade'u. To dalej nie przejdziesz. Następny! Chwila. Jak zdobyć tę przepustkę? Pierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz kościoła, potem musi za ciebie poświadczyć trzech. On może przejść. Tu są jego papiery. Co? Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na posterunek. Pozdrowienia od Ziviego Roivena. Imię? Carlo. Carlo Rycka. Nie wiem, czy coś od ciebie...
Nie wiem, czy coś... Wstawaj do walki! Tym razem nie pójdzie ci tak łatwo! Bo przyprowadziłeś kolegów? A oni co? Wszyscy pannie Gudce ślubowali? Nie. Ale sprawiedliwiej będzie, jeśli my sam otrzeć na ciebie uderzym. Tak? Tak! Boś jest nikczemnik i żeś mnie podle oszukał. Nie mówiłeś, że jesteś wiedźminem. Pytałeś, teraz skoro już się tu pofatygowaliście, wstawajcie! Kurwa ci ryja, mutancie! Kuzia! Zasłońcie oczy! Zdychaj! Ten pusty Nikt nie wie, skąd się tam... O co chodzi? Mamy, panie Wiedźmin, problem. Szukamy rannego kolegi, no i znaleźć go nie możemy. Biedak się chyba wykrwawi. Wy zrobicie różne monstra, to może i do niego nas doprowadzicie. Dobrze zapłacimy. Czemu nie? Chwila zwłoki nie zaszkodzi. No, to prowadźcie, panie Wiedźmin. Czym prędzej, bo nieszczęśnikowi pomóc trzeba. Pierw chyba powinniście dać mi jakiś trop. A tak. No, biegł w stronę portu, z kanałów. Z kanałów? Smród ścieków rozpoznam wszędzie. To powinno wystarczyć. W farbiarni można oparzywieć je. Kupujecie czy nie? Gdyby trzosik poskutał. Prawda to, że Mengę pojmał jakąś wiedźmę. Wieczny ogień! Witaj!
Znam ja niezawodny przepis. Pokażę pan miecz. Odciski butów uwalanych szlamem z kanałów. Krew świeża. W twoich oczach widać, że masz na sumieniu krew wielu. Zlitujcie się, panie, chore dziecko mam. I to nie jedno. Czarowniki. Kiedy wreszcie zaczniecie szanować klientów? Towar, który nam proponujecie, to po prostu obelga dla oczu. Wszystko, czego ci trzeba. To znaczy, że co wam się? Mamy cię, skurwysynu! 5 pudów najczystszego fistechu nam spaliłeś. Wiesz, ile to było warte? Dobra, wiedźmak, bierz kasę i spływaj. Róbcie, co chcecie. Nie musisz nas namawiać. Jak to jest uciąć głowę królowi? Tylko u mnie promocja. Zakup w cenie 2. Kochani, już mi coś złego? U mnie, no, tego. Asortyment najbogatszy. Starczy jeden donos i zaraz nas postacią. Patrzcie, jaka pokraka. Elfia krew, co? Ostrzegam cię. Kiedy ja nie miałem pojęcia, że ona się para magią. Niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności. A co zwalnia? Ogień. Tylko ogień. Ja mogę zapłacić! Ty mam w banku! Tutaj to obraza wieczne. Zapłacisz wkrótce. Zamilczę. Byłeś w zimie? Prawda, żeś kiedyś królów mordował z naszym dowódcą? Trudniej, jak gładko żerowi na skotworach. Chciałoby się trochę wyzwać. Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty! Jeden kurwa wielki kłopot! Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden!
Geralt z Rivii, Wiedźmin. Przysyła mnie Radomir. A, to ty. Czekaliśmy na ciebie. Cóż za entuzjazm. A czego się spodziewałeś? Zjawiasz się, jak odwaliliśmy połowę roboty i zgarniesz całą chwałę. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Świetnie. Pozwól, że teraz to przejmę. Masz, udław się. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Jak myślisz, działa co? Kto? Zabijaka? Życiu. Wiedźmin. Na dwa pacierze będzie martwy. To musi być mechanizm otwierający drzwi. Brakuje jednej płytki. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Mnie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Nie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Ale świetnie. Na dodatek łowcy pewnie przy nich grzebali. Działa. Kto by pomyślał? Nienawidzę portali. Flaki się przewracają. Ptasia lotka jest strzępiona na brzegu. To sobie pióro. Spodziewam się.
jest nieaktywny. Może da się go jakoś uruchomić. Ogniwo zasilające portal nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Teraz powinno zadziałać. Udało się. Ogniwo uruchomiło portal. Cofnij się! Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz. Ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozonki, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny, proszę. Listy miłosne? Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dijkstry. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Trzeba go jakoś uruchomić. Musiało być jedno.